Ja wiem, że jak jestem na fotelu, to też zawsze stomatolog dobiera, jaki ja mam kość. Czy to zależy na przykład, jakby, czy wszyscy mamy taki sam, nie wiem, kolor zębów, czy... Nie, to jakby to jest też uwarunkowane genetycznie z jednej strony, ale z drugiej bardzo tak naprawdę zależy od tego, jaką mamy dietę, jaki mamy styl życia. Bo im więcej mamy takich produktów barwiących, kawa, herbata, zielona herbata, paradoksalnie bardziej barwi niż czarna, jakieś używki, papierosy, do tego higiena, bo to też słaba higiena powoduje, że nam się zęby przebarwiają. I przebarwia się najczęściej ta wierzchnia warstwa. Do tego przy słabej higienie mamy też płytkę nazębną, która potrafi się wybarwiać. Są też inne problemy, jak przyjmowane leki w dzieciństwie. Tetracykliny, antybiotyki powodują przebarwienia zębów stałych. No i niestety one są już bardzo trudne do usunięcia, a czasem wręcz niemożliwe, więc już takie wybielanie może serio nie pomóc, albo powinno być bardzo skrupulatnie, często robione.